Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, kontynuujemy sobie rozgryweczkę oczywiście. No i mamy 5% już do owadów. Mamy teoretycznie drzewa, ale nie mamy rozsiewacza drzew, to jest bardzo ciekawe. Dzisiaj niestety również będzie krótki odcineczek, a to z tego powodu, jak zwykle się... zbyt późno obudziłem z nagraniem odcinka. Słyszycie nawet mój głos, jaki jest zachrypnięty. Powiem szczerze, że dopiero wstałem. Wczoraj siedziałem do samego późna nad botem, który niedługo startuje na naszym serwerze. I tak jakoś wyszło. Dobra, ale bez zbędnego gadania. Co my dzisiaj będziemy robić? To jest dobre pytanie. Szczerze powiedziawszy, sam jeszcze nie wiem, ale magnezu to ja chyba nie chcę. Tu już jest całe zajęte, już nie mamy miejsca w ogóle. Musimy zrobić w końcu na górze jeszcze naszą nową skrytkę. Nową część bazy. Nową część bazy musimy zrobić, ewidentnie. Tylko tak. Jak ja to chcę podzielić? No bo tu mamy już ewidentnie pojemniki. Ale wszystko porozrzucałem, a w sumie to mi będzie potrzebne. Myślę, że możemy tutaj sobie znów przedział dołożyć. Oczywiście musiałem sobie też drzwi zniszczyć, ale okej. Na drzwi nawet nie mam miejsca. Duży przedział mieszkalny. To są dwie super stópki. Okej, sobie weźmiemy. 2, 4, jeszcze jedna. Parzyście ma być. Ma być parzyście. Będzie, kochani, taki bardziej odcineczek pogadankowy, który już w sumie dawno nie wylatywał. Długo ogólnie, kochani, startuje właśnie ten bot, o którym wspominałem na samym początku. Nie tędy. Udało mi się połączyć w ogóle serwer Minecrafta, który występuje, czy występuje, co ja gadam? Widzę, że jestem śpiący jeszcze. Ogólnie będzie niedługo nowy sezon serwera MC, który już był na początku roku jakoś. Był w wakacje. No i co? No i tym razem nie będzie z modyfikacji, tylko z pluginów. Zrobimy sobie jakieś Faction Warsy czy coś w tym stylu i tyle. I oczywiście Discord będzie połączony razem z serwerem, więc będzie można sobie fajnie pograć. Dobra, duży przedział mieszkalny. Kurwa, naprawdę? Tutaj? Jak będzie tu? Dobra, jest już drugie piętro. Prawie. Zabrakło nam żelaza, ale my się z tego żelaza normalnie wysprzątamy, jak nie wiem. Żelazo? Tylko tytanu nie ma. Nie ma tytanu. To mnie bardziej boli, że nie ma tytanu. To możemy wziąć. O, w ten sposób.
To chyba się nie powinno tak dziać, ale okej. To musimy zlikwidować. Chociaż to nie byłoby głupie. Jakbyśmy zrobili sobie taki mostek. No i znów nie wiem, jak tego zrobić. No nie. Jednego tytanu, naprawdę. Naprawdę, gro. Ja muszę tak kombinować. Żebym ja musiał tak kombinować. Dobra, dużo nam nie zostało. Pozostało nam tylko jeszcze dwa duże fragmenty i dwa małe. Ale nie mamy tytanu. Nie mamy tytanu. Niski poziom nawodnienia. Może by tu antenę przenieść. Antena. Gdzie ty jesteś, antenko? Tu jesteś. Czym wyżej, tym lepiej. Dobra, brak tytanu całkowity. Ale za to pozbyliśmy się sporej ilości żelaza. Naprawdę sporej ilości żelaza się pozbyliśmy. To chciałem zrobić. Magnezu nadal mamy od cholery. No Jezu, naprawdę ta chrypa to mnie tak męczy. Na ostatni czas po prostu mam taką chrypę, tak choruję często. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Przynajmniej raz w tygodniu muszę mieć katar albo ból gardła. To niech zostanie. Okidoki, w takim razie idziemy jeszcze po Iryt. Idziemy po Irydzik. Tam tak jeszcze jest żółto? Nie mamy wody, fuck. Nie mam o wodzie. Dobra, to chciałem, to mam. Idziemy szybko po wodę. Z tą wodą też nie jest dobrze. Krytyczny poziom nawodnienia, no wiem. Już nie. Już nie. No trochę tego mamy. Trochę tego mamy. Żelazo szybciej się wklikuje. Krzem jest, kobalt również, magnez jak zwykle. Magnezu mogę nawet nie brać, mogę go wywalać. Magnez już mogę całkowicie wywalać. No i fajnie. Prętów mamy 7 sztuk. Z tego co widziałem, tak? Tak. Jakaś mucha mi wleciała do pokoju. Mucha, wypierdzielaj. Właśnie. Chciałem jeszcze na pewno pozbierać glony, bo będziemy pewnie w następnym odcinku robić sobie kolejne... kolejne punkty kwiatowe. Myślę, że dobrym pomysłem również by było... wysłanie rakiety po uran. Bo niedługo nie będziemy mieć niestety prądu. Nie będziemy mieć niestety prądu. Jakoś słabo jest z tymi algami, wiecie? Bez rewelacji. Bez szaleństwa. Muszę zrobić niszczarkę, taką całkowitą niszczarkę i będę wywalał magnes. Magnes nam jest niepotrzebny, to zrobię od razu tą niszczarkę, a w sumie jej nie mamy.
Zobaczymy, jak działa. To jest recykler. Recyklera nie chcę, chcę mieć szarkę. Osm? Kurwa. Auto rzemieślnik. No i coś nowego będzie na odcinku. Gdzie ty jesteś, kiciuś? Niszczarka. Jest. Rozsiewacz trawy jest. Auto rzemieślnik. 2x8. Pręt z super stopu. Rozumiem. Żelaza z małym max. Dobra, wodę sobie tu wrzućmy. Akurat 9 sztuk. A jedno aluminium. To nawet nie. Tak powiem, pojebało mi się. Jedna sztuka super stópki została. I 2x8. No tak 2x10 bym powiedział, jeżeli chodzi o miejsce w naszej bazie. Dobra, niech tu będzie na razie. Wybierz przepis do automatycznego tworzenia. Ten przepis zostanie automatycznie stworzony, jeśli wymagane składniki znajdą się w zasięgu. Zapasy i przedmioty w zasięgu. Aha. W ten sposób. To w ten sposób działa. No dobra. Uran 8. Uran 8, wybuchowy proszek. Czy ja coś takiego mam? Mam. To dwie rzeczy. Potem to przeniesiemy spokojnie. Cały zapas magnezu żegnamy. I pyk, nie ma. Zarobi się. Magnezu mamy za dużo. Magnezu mamy ewidentnie za dużo. Pyk i nie ma. Amfa Fatima było i nie ma. No to dwie nowe rzeczy są. No i trochę jeszcze tytanu wpadło, no fajnie. No fajnie. Rozumiem, że żelaza też już nie mogę wkładać, no nie mogę. Ale żelazo się przydaje. W sensie, to jest surowiec, który zawsze będzie potrzebny. Wiecie, sobie tak myślę, że my na automatyczne tworzenie. Na automatyczne tworzenie to możemy sobie zrobić co innego. Nawóz. Bakłażany. Czy potrzebujemy gronów, tylko pytanie, czy. Ja muszę mieć stację do tego. Chyba nie muszę. Czekajcie, bo znowu zapomniałem przepisu. Glony, siarka i bakłażan. Glony, siarka i bakłażan. No nie, to są chyba tylko rozsiewacze kwiatów, te. Dwie szafki, jedna szafka i... I ta szafka stąd. A co jeszcze była szafka z żelazem? Oh fuck. Trochę tego jest, trochę tego jest. Dobra, chwilowo tu. Wybierz przepis do stworzenia. Ty to tworzy?
Chyba nie tworzy. Raz, dwa, trzy. Stworzyło. Ale jajca. Ej, działa. No nie, włączyłem sobie trigger. Dobra, nieważne. Ej, działa i robi. Ha, 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 ha. Jak śmiesznie. Zapasy nam się kończą powoli. Wodne, lecz wodne, jedzeniowe. Żeby tak człowiek pozbierał to. Dobra, fasolkę zbieramy. Ukorzony też. Dobra, i starczy. Nam są tylko fasolki potrzebne. A mi tu. Przynajmniej tu. Co, już cię nie stać na to? Już masz. Korzanów nie ma. Wow, wow, wow. Dobra, 5. No właśnie. Leba kłażana nie było. To się można strasznie pomylić, powiem szczerze. To się można pomylić, bo nie mamy super stópki do nas. Bo można się pomylić, że na przykład macie jakieś surowce w bazie. No i to się tworzy, fakt faktem. Ale możecie się obudzić pewnego dnia, że chcecie ten dany surowiec sobie wziąć i go nie ma. I go wtedy nie ma. Mi się wydaje, że tutaj to się lepiej sprawdza super stópki, wiecie? Jak one się robią? Te super stópki naprawdę tutaj pod tym względem to jest zbawienie. Nie ma tytanu. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze jeden rozsiewacz kwiatów, po co mi tam. Ma być ładnie, to niech będzie ładnie. Nie wziąłem chyba żadnego nasionka. Czy nawet nie, nie chyba, na pewno. Chodź, Tusk. Dobra. Niech sobie rośnie. To tak, aluminium też zaraz nie będziemy mieć. Aluminium też zaraz będzie problematyczne. To oglądam kawę. Zaraz będzie znów zimna. Dobra, jednak jeszcze nie jest zimna. Przynajmniej nie na tyle. Dawno nas tutaj nie było. Nie mamy osmu. Nie mamy osmu, to jest problem. Wiecie co? To jest 2 osmu. A na to potrzebujemy 3 osmu chyba. Tak, 3 osmu. Będziemy musieli się jeszcze jednego pozbyć. Mamy lepszy ekstraktor. Mamy go. Bo problem jest taki, że my nie mamy żadnego ekstraktora jeszcze położonego właśnie na osmie. To jest problem. Dobra, jeszcze na szybko tytan. Odłóżmy. Krzem w sumie też. A nawet aluminium, a co oni tam? Kobalt. Jeden nieszczęsny osm, ale osm to nam się przyda. Czekajcie, bo ja odrzuciłem. Zostawiłem to i w sumie... Ups, sorki memorki, telefon klientki zadzwonił. Nie wyciszyła go. Niedobrze. Potrzebujemy jeszcze super prętu. Prętu skrętu.
Bo nie mamy tego. 2, 4, 6, 7. A tam potrzeba... No właśnie, jeszcze jednej. Jeszcze jednej. Dobra, jest. Itan. Jak zwykle Shiro nawet nie zdążył się pożegnać. Moi drodzy, dobra, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Planet Crafter. Jak zwykle musiałem usiąść końcówkę, że nawet się nie pożegnałem. No, ale obiecuję, że nadrobimy sobie w następnych odcinkach dalsze losy z Planet Craftera, a może nawet będzie jakiś stream. Jeszcze raz trzymajcie się. Hej, hej!